Akacjowa 38 Humildad uderzona śmiercią przez Kajetana, Kajetana ratuje Teresę. Następnie wprowadza w życie intrygę przeciwko Humildad, doprowadzając ją do śmierci. Dzięki spowiedzi ojca Fruktuoza, Kajetana ratuje Teresę przed morderczą furią Humildad. Liberto i Rosina wracają razem, a Susana ma plan na ich separację. W zapowiedziach Akacjowa 38 ujawnia się, że Mauro i Del Valle odkryją, że Humildad planuje zabić Teresę i będą spieszyć się do mieszkania Kajetany, właśnie wtedy, gdy ta będzie słuchać strasznej spowiedzi ojca Fruktuoza. Zakonnik, żałując, zamiast zatrzymać w swoim domu z jakimś wymysłem ciemną damę i pozwolić Varelli zabić Sierrę, postanowi wyznać kobiecie wszystkie intrygi Humildad. W rezultacie Mauro, Del Valle i policja wtargną do Akacjowa 38 dokładnie wtedy, gdy fałszywa Sotelo Rus, używając tępego przedmiotu, będzie powstrzymywać ślepą furię żony inspektora. Ta upadnie nieprzytomna i zostanie zabrana do szpitala, gdzie przekaże mężowi zniekształconą wersję prawdziwego wydarzenia, wpędzając córkę Fabiany w kłopoty. I to nie koniec. Juliana i Leandro ogłoszą swoje nadchodzące śluby swoim bliskim, a także przeprowadzkę do Paryża. Rosina i Liberto natomiast zdecydują dać sobie ostatnią szansę na miłość i pomimo sprzeciwu Susany oraz sceptycyzmu Pabla i Leonor, zaczną się ponownie spotykać. A potem? Co jeszcze się wydarzy? Aby się tego dowiedzieć, zagłębcie się w następującą opowieść. Kajetana może mieć kłopoty z powodu zabójstwa Humildad. Ta ostatnia, będąca na skraju życia, wyda Mauro zeznanie przeciwko ciemnej damie. Mauro zauważa na listach napisanych do Teresy dziwną niebieską substancję. Po dokładnym jej zbadaniu zdaje sobie sprawę, że to silny trucizna. Dochodzi do wniosku, że ktoś próbuje otruć jego ukochaną i że ten ktoś może być Humildad, ponieważ kilka dni wcześniej miała tę samą substancję na swoich dłoniach. Natychmiast udaje się do Del Valle, a obaj w końcu domyślają się prawdy. Liberto spotyka Rosinę, której przysięga wieczną miłość. Na początku kobieta się wycofuje, ale potem przytula swojego ukochanego. Juliana zdradza Wiktorowi, że Leandro dostał propozycję pracy w Paryżu i że niedługo mogą się tam przenieść na stałe. Wiktor niespodziewanie zachęca swoją matkę do podążania za swoim ukochanym. Podczas rozprawy przed sędzią Felipe wycofuje oskarżenia przeciwko Huertas. Ojciec Fruktuoso ujawnia Kajetanie kilka istotnych szczegółów dotyczących tożsamości Humildad, podczas gdy ta ostatnia jest gotowa działać przeciwko Teresie. Zakonnik, pogrążony w poczuciu winy, w końcu wyznaje ciemnej damie okrutny plan Varelli przeciwko nauczycielce. Zaniepokojona Kajetana dołącza do nich. Komisarz San Emiterio, Del Valle i policja również decydują się wtargnąć do mieszkania fałszywej Sotelo, gdzie znajduje się Teresa, aby zrozumieć, co się dzieje. Tymczasem Varela, na skraju szaleństwa, decyduje się śmiertelnie zaatakować Sierrę. Humildad jest bliska zabicia nauczycielki. Fabiana próbuje uniknąć najgorszego, gdy nagle Kajetana otwiera drzwi i blokuje zamiary żony inspektora, uderzając ją brutalnie w głowę tępym przedmiotem. Humildad upada na ziemię, ogłuszona i na skraju życia. San Emiterio i Del Valle, razem z policją, przybywają dokładnie w tym momencie. Inspektor udaje się uratować swoją ukochaną przed zatrzymaniem akcji serca. Służąca chce, aby służące przestały źle się zachowywać wobec niej, a przede wszystkim ignorować ją. W związku z tym kradnie im miskę. Następnie prosi Ramona, aby zapewnił bieżącą wodę także na strychu, tak jak w każdym mieszkaniu w budynku. Juliana i Leandro dyskutują o swojej nadchodzącej przeprowadzce do Paryża. Po długiej dyskusji Seller i jego ukochana decydują się na przeprowadzkę do stolicy Francji na kilka miesięcy. Para, w siódmym niebie, gromadzi swoich sąsiadów, aby ogłosić im wielką nowinę.
entuzjastycznie oświadczają, że chcą oddać cukiernię w ręce Wiktora i mają zamiar wkrótce się pobrać. Susanna, zagniewana, oznajmia, że nie zamierza uczestniczyć w ich skandalicznym ślubie. Rosina i Liberto rozmawiają szczerze i dochodzą do wniosku, że muszą dać swojej miłości ostatnią szansę. Student przekazuje swoją decyzję cioci Susanie, która reaguje z wściekłością. Po rozmowie z Ursulą Krawcowa zdaje sobie sprawę, że musi jak najszybciej interweniować, aby wywołać nieprzezwyciężoną przepaść między nimi i uniknąć dalszych plotek w okolicy. Felip nadal nieustannie myśli o Huertas i próbuje porozmawiać z Mauro. Ojciec Fruktuoso decyduje się spędzić resztę swojego życia w klasztorze, aby odpokutować swoje winy. Teresa cudownie zaczyna czuć się lepiej i dziękuje Kajetanie za uratowanie jej życia. Mauro jest wściekły. Jego żona próbowała zabić jego ukochaną. Del Valle prosi swojego przyjaciela o litość dla umierającej Vareli, ale on nie wydaje się skłonny słuchać jego rady. Potem jednak zmienia zdanie i decyduje się pomóc jej w jej ostatnich dniach życia. Humildad mści się na Kajetanie, twierdząc w obecności Mauro, że kobieta jest bezpośrednio odpowiedzialna za jej zbliżającą się śmierć. Mężczyzna postanawia spisać jej zeznanie. Teresa dochodzi do zamiarów swojego ukochanego i gdy dowiaduje się prawdy, obrzuca go słownymi obelgami. Kajetana tymczasem obawia się trafić do więzienia. Huertas stara się trzymać z daleka od Felip, ale nie jest to dla niej łatwe. Susanna w kłopotach. Może stracić swoją reputację. Nieprawdopodobne historie miłosne są jednym z podstawowych składników popularnej hiszpańskiej telenoweli. Pułkownika Arturo Valverde i jego córkę Elvirę, rodzinę z tysiącem ciemnych stron. Młoda kobieta zakocha się w Simonie, który zostanie zatrudniony jako lokaj właśnie w domu Valverde. Między nimi zawiąże się przyjaźń, która stopniowo przerodzi się w miłość. Simon jest w rzeczywistości tajnym synem Susanny, a więc bratem Leandro. Elvira i lokaj będą musieli walczyć z tysiącem przeszkód i uprzedzeń, zanim ich miłość zacznie się rozwijać. Niestety, gdy właśnie zaczną snuć różowe plany na przyszłość, córka bogatego pułkownika zniknie w niewyjaśnionych okolicznościach. W życiu Simona, po tygodniach poszukiwań swojej ukochanej, pojawi się Adela, kobieta, która stopniowo zdobędzie jego serce. Valverde pojawi się w okolicy kilka dni przed ślubem syna Susanny z nową osobą, co wstrząśnie wszystkimi. Spoilery zapowiadają, że gdy para młoda będzie miała się właśnie pocałować w obecności wszystkich swoich przyjaciół i krewnych, ktoś, czyli Elvira, z głębi kościoła krzyknie, żeby tego nie robić. Niestety, to nie powstrzyma ślubu. Gejar poślubi jednak Adelę, która przeżyje trudne chwile, ponieważ będzie żyć w strachu, że jej mąż może ją zdradzić ze swoją dawną miłością. W rzeczywistości wątpliwości żony będą jak najbardziej uzasadnione. Lokaj postanowi nie ulegać namiętności swojej żony i zacznie być zimny i nieprzystępny wobec niej. Po kilku dniach od tego przełomowego tak, spotka na ulicy Elvirę, która zrobi wszystko, aby przekonać go, że są dla siebie stworzeni. Jednakże niespodziewanie Gejar nie tylko ją odrzuci, ale poprosi o zostawienie go w spokoju raz na zawsze. Jest on żonaty i musi szanować i być wiernym swojej żonie. Susanna w międzyczasie zrozumie, że Elvira, kobieta, która jak Juliana nie uważa się za godną wstąpienia do jej rodziny, próbuje podkopać spokój jej syna i nie tylko. Krawcowa, jak się dowiadujemy z zapowiedzi Akacjowa 38, zrobi wszystko, aby trzymać ją z dala od Simona, ale jej wysiłki nie przyniosą oczekiwanych efektów.
Elwira nie da się zastraszyć pani domu i ruszona złością, postanowi się zemścić. Pewnego dnia odkryje, że Watykan docenił kilka sukien wykonanych przez krawcową i z tego powodu zlecił jej nowe zamówienie. Elwira domyśli się, że jeśli plotka o tym, że krawcowa ma nieślubne dziecko, czyli Simona, rozejdzie się, może to narazić ją na poważne kłopoty i utratę reputacji. Urzędnicy watykańscy, obawiając się skandalu, mogą zdecydować się z nią zerwać, a następnie zlecić pracę innej krawcowej. Elwira, więc bez zwłoki uda się do swojej przyjaciółki Marii Luisy i opowie jej, że Wiktor i Simon są kuzynami, ponieważ Leandro i Gejar są przyrodni braćmi. Wiadomość szybko dotrze także do uszu Susan, która będzie poważnie zaniepokojona. Elwira może na zawsze nadszarpnąć jej reputację i stworzyć poważne problemy dla jej działalności.